Karina wylewa wodę z wiadra. Niech W od T oznacza ilość wody W, mierzoną w mililitrach, która pozostała w wiadrze po T sekundach. Które równanie najlepiej opisuje następujące stwierdzenie. Przez pierwsze 25 sekund woda w wiadrze opadała średnio o 4 ml na sekundę. No dobrze, no to żeby wybrać właściwą odpowiedź z tych czterech, to spróbujmy to stwierdzenie zapisać za pomocą symboli matematycznych. W języku matematyki je zapiszemy i potem zobaczymy, która odpowiedź pasuje. Czyli przez pierwsze 25 sekund woda w wiadrze opadała średnio o 4 ml na sekundę. To oznacza, że średnie tempo średnie tempo zmian zmian ilości wody było równe to średnie tempo to całe średnie tempo było równe minus 4 mililitry na sekundę no bo skoro ilość wody malała ilość wody w wiadrze opadała średnio o 4 ml na sekundę to znaczy że to średnie tempo zmian było równe minus 4 ml na sekundę no dobrze, a co to jest średnie tempo zmian? Tutaj napisałem to ciągle jeszcze słowami. No średnie tempo to jest delta W przez delta T. Czyli o ile zmieniło się W, ta ilość wody, podzielone przez czas, w jakim to się zmieniło. W ten sposób obliczamy średnie tempo zmian. No co to jest delta W? To jest W w chwili końcowej, czyli w chwili 25, odjąć W. W chwili początkowej, czyli w chwili 0, podzielone przez różnicę czasów. Czas na końcu odjąć czas na początku. No i to ma być równe minus 4. Minus 4 ml na sekundę, tutaj akurat w odpowiedziach pominięte są jednostki. No ale zobaczmy, którą z odpowiedzi to najbardziej przypomina. No tutaj. Mam 25 odjąć 0, no to mogę napisać, że to jest w od 25 odjąć w od 0. 25 odjąć 0 to jest po prostu 25. Czyli równie dobrze mogę to tak napisać. I widzę, że to odpowiada dokładnie tej drugiej odpowiedzi tutaj. O tej. To jest dokładnie to, co jest napisane w tej drugiej odpowiedzi. Czyli zaznaczę tutaj drugą odpowiedź, że to jest właściwa odpowiedź. Ale tutaj łatwo się pomylić, bo jest jeszcze. Taka odpowiedź, która wygląda bardzo podobnie. Różni się tylko tym, że tutaj nie ma minusa przy czwórce. No ale to jest zła odpowiedź. Dlaczego ona jest zła? No dlatego, może wyjaśnię to lepiej, dlatego, że tutaj mamy w liczniku, tutaj lewa strona jest zawsze taka sama, mamy w od 25, odjąć w od 0, podzielony przez 25. No i tutaj w liczniku mamy różnicę wartości tej wielkości w. Różnicę ilości wody, na końcu i na początku. Jeżeli ilość wody w wiadrze maleje, to znaczy, że na końcu ta liczba musi być mniejsza od tej liczby, ile było na początku. Czyli jak odejmiemy od mniejszej liczby większą liczbę, to wynik będzie ujemny. No, podzielimy to przez liczbę, która jest dodatnia, czyli ten, to, to średnie tempo zmian musi być ujemne, ono nie może być dodatnie. Dlatego ta odpowiedź jest niewłaściwa. No a tutaj jest dobrze, bo W od 25 to jest ilość wody na końcu, która jest mniejsza niż ilość wody na początku, W od 0. I dlatego ta różnica będzie ujemna. Podzielimy to przez dodatnią liczbę, dostaniemy minus 4. Czyli widzimy, że to jest ta właściwa odpowiedź, że średnie tempo zmian ilości wody w wiatrze jest one minus 4 ml na sekundę. No to znaczy, że różnica między ilością wody na końcu, a na początku podzielona przez czas, w jakim. Ta woda z wiadra wypłynęła, jest równa minus 4. Ten iloraz to jest to średnie tempo zmian, i właśnie to stwierdzenie jest reprezentowane przez tę odpowiedź, którą tutaj zaznaczyłem.